po 7 dniach umierania można było w końcu. 7 dnia. Wiedziałem, jak to zagrać. Gdybyście mieli wskazać jakąś taką najtrudniejszą scenę, która tam sprawiła największe trudności, być może właśnie w aspekcie takim przygotowania fizycznego, kaskaderskie jakieś sety. Najtrudniejsza była emocjonalna jednak, nie? Tam, no i dla ciebie fizyczna, dla mnie emocjonalna, dla ciebie fizyczna. Tak, no śmierć mojego bohatera, Słonika, w sumie jest chyba 6 scen, kiedy Słonik umiera. No i strasznie się drze, zanim umrze. Czacha ma się na rękach, jestem cały we krwi. No nigdy w żadnym projekcie tyle nie umierałem, ile tutaj. W kilku jednak umarłeś. W kilku umarłem, ale tutaj umierałem. Przychodziłem na plan i charakteryzowałem się chyba przez 6 albo 7 dni. Bo od miejsca postrzału, przez samochód, którym jadę. Transport, tak. Tak, jeszcze tam i tam. Miejsca docelowego, no było. Tak, już tak odliczałem, skreślałem pod nim, bo to jednak masz mnóstwo tej krwi na sobie. Możesz się dotykać. Nie możesz się dotykać. I to było ciekawe doświadczenie. Trochę znalazłem na to techniczny sposób, jak mam się tam drzeć. Jakby już wiedziałem, co mam zrobić. No po 7 dniach umierania można było w końcu. 7 dnia wiedziałem, jak to zagrać. A 7 dnia będę odpoczywał podczas umierania. No i myślę, że dla Mateusza były też bardzo trudne dni, kiedy przegrywał ze mną w szachy, bo cały czas graliśmy w szachy na planie. Dla mnie były trudne dni, kiedy ciebie nie było na planie, bo cię nie mogłem ogrywać i dawać ci na przykład szansę też wygrać.